I witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie w tym momencie rozpoczynamy kolejną zawieruchę w Nexusie. Ja jestem Karczek Jakubunek, ze mną jest. Ze mną jest? Miał być tak? Pelikan Bartosz Ślęzak, witam wszystkich. Tak, właśnie. Więc dzisiaj będziemy dla Was prowadzić tą drugą zawieruchę we dwóch. Mam nadzieję, że przed nami będzie miła godzina, którą spędzimy rozmawiając o na naszej ulubionej grze, czyli Heroes of the Storm. Dzisiejszy temat. To draft. To draft, tak. Dzisiejszym tematem jest draft. Pogadamy sobie o nim, o tym, jak powinno się podchodzić do niego, w jaki sposób powinno się dobierać postaci podczas rozgrywki. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku pod względem technicznym dzisiaj, bo mieliśmy delikatne problemy techniczne Jak wcześniej. nas nie będzie słychać, to napiszcie. Tak, jak nas nie będzie słychać, to napiszcie, na pewno będzie nas słychać. Wiem, że na razie mi się wiesza cały PC. I on ewidentnie nie lubi. O, dobrze, jest już wszystko ślicznie, dobrze. Rewelacja, rewelacja, dobrze. Działa. Więc, tak jak zaczęliśmy na początku, będziemy rozmawiać o drafcie. Sam draft z zasady opiera się. Czym jest draft, tak? Myślę, że chyba trzeba zacząć od tego podstawowego No, pytania. tak. Bo sporo osób Wiecie, może nie wiedzieć. no bo w tej grze jest tak, że na razie w samej grze nie ma wbudowanego tego draftu i nie ma systemu banów na Hero League i takiej sprawy, że nie możemy sobie zbanować jakiejś postaci, ale oczywiście gracze naprawili to, czego Blizzard nie może zrobić od dawien dawna i sami stworzyli swój draft. Tak, czyli drafty przede wszystkim odbywają się na dwóch platformach. Fajnie, jak możesz, to rzucisz linkiem do tych dwóch platform, chociaż tak naprawdę na jednej z nich, czyli to jest Stormcraft. Z StormCrafta. Tak, stormcraft.com, tam jest Draft Tool i ewentualnie heroesdraft.com. Tam się odbywają drafty, wszystkie turniejowe i tam zbiera się cała scena do tego, żeby te drafty przeprowadzać. To z rzeczy takich technicznych, gdzie można taki draft przeprowadzić, ale przede wszystkim, czy do czego on służy. Służą do tego, żeby wprowadzić w samej rozgrywce nieco urozmaicenia, tak? Gdybyśmy dali na przykład, powiedzmy, Blind Pick, który prowadziłby nas do Mirror meczy, to na pewno by się w jakiś sposób skończyło to troszeczkę nieciekawą sytuacją, nawet nieco nudną, gdzie widzielibyśmy mniej więcej pulę 7-8 postaci cały czas się powtarzających, bo nie mielibyśmy możliwości ich. Znaczy, po co mielibyśmy zmieniać, tak? Skoro one są najmocniejsze i ta kompozycja jest najmocniejsza aktualnie w grze. W związku z czym taki draft został wprowadzony i na czym się on opiera? Rozpoczynamy draft od tego, że każda drużyna ma po jednym banie. Jednym banie. Zazwyczaj decyduje o tym rzut monetą. O tym, kto będzie zaczynał taki draft. First pick, first ban trafia do drużyny, która na przykład wybrała sobie orła, wypadł orzeł, wszystko fajnie, rozpoczynamy draft. W tym momencie ban idzie dla drużyny A, drużyna B odpowiada kolejnym banem, jeden pick dla drużyny A, dwa piki dla drużyny B. I tak do końca zamieniają się 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, gdzie w środku jeszcze po pierwszych dwóch pikach drużyny B i trzech pikach drużyny A pojawia się jeszcze jedna faza banów. Mniej więcej ciężko jest to przedstawić graficznie. Zobaczycie to później, kiedy będziemy analizować konkretnie draft, więc wszystko wam przybliżymy. Jak to wygląda graficznie, bo mówić można o tym dużo. Ale na pewno daje nam to dużo możliwości, prawda? Na pewno jak graliście w LoL'a, to wiecie, jak wygląda mniej więcej draft tam. Tylko że właśnie jak Tuczoka wcześniej mówił, tutaj banuje się najpierw jedną postać i potem dopiero drugą. A na przykład w LoL'u, czy nie wiem jak jest w Docie, ale tam się banuje od razu trzy postacie wykluczamy z rozgrywki. Tutaj właśnie jest, myślę, to jest o tyle ciekawsze, że banujemy jakąś dopiero jak zobaczymy, co mogą nasi przeciwnicy zagrać. I możemy zablokować im tą możliwość do jakiegoś niesamowitego Chain Stuna, czy po prostu wyłączyć taką postać z gry, która jest no, na razie overpowered. Tak, właśnie, no bo mamy też, pojawiają się, no, wielce dyskutowane przez wielu tier listy, które pokazują, która postać jest aktualnie najmocniejsza, w momencie, które postaci są, gdzieś górują w wyborach drużyn podczas właśnie takich draftów. No i chcemy na pewno takie postaci wyłączyć lub tworzyć kompozycję, plus nabiera to dodatkowego znaczenia, bo tak jakbyśmy grali w szachy i ktoś nam kazał wyłączyć z gry
parę pionów i samemu dobrać inne figury do tego, żeby stworzyć idealną kompozycję, więc na pewno to jest pewne urozmaicenie pozwalające na wykazanie się, bo trzeba pamiętać o tym, że draft jest bardzo, bardzo istotną częścią całej rozgrywki. Niekiedy na Hero League, jak gracie już w drafcie, tak naprawdę wygrywacie grę, bo niekiedy można mieć tak mocne piki, że przeciwna drużyna może nie mieć szans, albo ona dobrała po prostu jakieś takie, no, nie po kolei, które albo nie są pikowane aktualnie, albo które są zwyczajnie słabe. Właśnie to też warto o tym wspomnieć, że często, znaczy może nie często, ale zdarza się, że draft potrafi wygrać już spotkanie i na Hero League jest to nieco trudniejsze do wykonania, dlatego że nie ma tam banów, nie ma tam takiej samej formy banów jak w normalnym, prawdziwym drafcie, który aktualnie występuje na pro scenie. Nie ma tam po prostu wprowadzonych, zaimplementowanych jeszcze banów. Niedługo powinny one być, przynajmniej trzymamy mocno kciuki, żeby się pojawiły tam. No, miejmy nadzieję, bo to dużo, dużo wprowadzi do samej rozgrywki, bo na razie to widzimy plejadę tych samych postaci odkąd okazuje się, że są bardzo dobre. Tak, więc tak naprawdę to wraz z zmianą mety zmienia się pula postaci 12 pojawiających się na Hero Lidze tak naprawdę. No. Dobrym przykładem jest Liming, która została wprowadzona niecały tydzień temu, a teraz albo to jest first ban, albo first pick po prostu. Tak, mniej więcej to też wokół tego się otacza, tak, wokół tego gdzieś krąży, że pewne postaci po prostu dominują tą kolejkę i dlatego też bany byłyby tutaj dosyć ciekawe, bo oni na pewno byśmy nie widzieli na przykład Liming w każdej grze naszej, jeśli chodzi o naszą rozgrywkę. Co też warto powiedzieć, to że chodzi o pewien stopień zaawansowania naszego draftu, tak? No bo jeśli mamy Hero League i tam chcemy wygrać draft, no to dużo zależy od tego, co przeciwnik wybierze tak naprawdę i tylko od tego tak naprawdę zależy, co on wybierze, czy pozwoli nam po prostu zabrać postaci i sam sobie zepsuje pick. I niewiele mamy do powiedzenia tak naprawdę, jeśli chodzi o przeprowadzenie tego draftu w sposób taki, w jaki chcemy. Bo też widzimy w drafcie, który jest rozgrywany na turniejowo, mamy sporo możliwości, na przykład właśnie banując, czy wykorzystując tą drugą fazę banów, możemy tak nakierować draft, aby po prostu jakby ustabilizować swoją pozycję w tym drafcie, prawda? Pelik. Dużo to, tak, zgadzam się z tobą, ale też chciałem powiedzieć, że dużo to zależy od mapy. Nasze piki to nie mogą być ciągle te same, bo po prostu są OP, bo niektórzy po prostu na niektórych mapach niektóre postacie są bardzo silne i zyskują na nich niesamowitą przewagę, zwłaszcza na przykład na Infernal Shrines, jak pikniemy Murkiego, który jest bardzo, bardzo dobry na tej mapie, zwłaszcza, że może, źle słowo toku dostałem, zwłaszcza, że może bardzo szybko czyścić te małe miniony z Shrine. Szkielety, tak? No tak, też pod tym względem, no, tak samo przez pewien czas był wartościowym pikiem uważany Gazlą na Sky Temple, gdzie dzisiaj nawet widziałem draft, to był turniej chyba UGL, o ile się nie mylę. UGL, gdzie właśnie pojawił się Gazlą na Sky Temple. Tak samo na przykład Cho'Gala nie zagramy na mapie, choć jeśli już Cho'Gall miałby się pojawić, to nie zagramy go na mapie, która ma trzy linie. Będziemy starali się zagrać na tych dwóch liniach. Tak samo Amaturem nie zagramy na mapie małej zazwyczaj. Będziemy starali się zagrać tą mapę dużą, żeby on mógł bezpiecznie tą linię, te doświadczenia zdobywać i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo, dużo zależy i od pików, i od, no, że raczej dużo zależy od mapy, na którą pikujemy postacie. Tak, więc na pewno trzeba to brać pod uwagę, gdzie przez długi czas na przykład można było, było wiele takich kompozycji przez ten czas, jak meta ewoluowała, to było na przykład grane, na przykład był grany ETC po Stage Dive'a, jak dobrze pamiętam, na Sky Temple z dobrym timingiem. Granie Illidana na Quest Hollow z timingiem na przykład na trzecią daninę, żeby ten siódmy poziom się pojawił, czy drugą. Też mniej więcej te timingi były bardzo stricte swego czasu. Ale to tam był bardzo mały chyba margines błędu, żeby oni musieli bezbłędnie mecz zagrać, żeby to im wszystko wyszło. Tak, to też jest w tym momencie wymagające, ale też to gdzieś już zawiera w drafcie.
Przejdziemy teraz do draftu, który przygotowaliśmy dla Was, bo mniej więcej daliśmy Wam pogląd na to, jak mniej więcej to wygląda, na jakich zasadach to się opiera, w jaki sposób to funkcjonuje. W jaki sposób funkcjonuje, więc przejdziemy do draftu, który mamy dla Was przygotowany. To są drafty ciepłe, jak ciepłe bułeczki, bo to są drafty wzięte z Zotaka dzisiejszego, który się odbywa. I mamy tutaj draft Golishet Zond kontra Euronix. To była druga runda Zotaka. Zaraz zmieniamy scenę. Znikną nasze mortki. Tak, proszę bardzo. O, jak ładnie. Więc gramy na mapie Dragonshire, tak? Gramy na mapie Dragonshire. First pick po stronie Golishet Zond. Oni rozpoczynają, mają first bana i first pika. No i teraz, jak mniej więcej wyglądają te fazy, tak, na początku? Jeśli zaczynamy rozgrywkę, to pierwsze bany i piki tak naprawdę nie są jeszcze tą, może ja przynajmniej do tego tak podchodzę, nie wiem jak ty, Pekan, najprzyjemniejszą częścią takiego draftu, bo zamykają się mniej więcej tylko w tym, co tak naprawdę lubimy grać, znaczy to, co jest mocne aktualnie w mecie. Tak, jest... albo to, na co nie lubimy grać po prostu. Tak, mniej więcej w ten sposób to wszystko wygląda, gdzie tak jak tutaj widzimy, Bantral, który jest po prostu, ma bardzo, bardzo dobry solo laner, do tego ma bardzo duży wkład w teamfighty z... Często go ostatnio widujemy w competitive w grach po prostu. No nawet nie dziwne, że go zbanowali. Tak, bo po prostu jest to bardzo mocna postać, tak? Chain Lightning na nim daje bardzo dużo, giętsza regeneracja. Jest całkiem tanki, jeśli chodzi już o samą inicjację z Frostless Resilience, czyli z pasywką. Do tego jeszcze Thundering, który mnóstwo robi w teamfightach. Z drugiej strony mamy ban Liming, aktualnie jeden z najlepszych nukerów w grze, tak naprawdę. Myślę, że nikogo nie zdziwi po prostu ten ban, bo to jak... Bo zobaczcie, Euronix nie miał first picka i myślę, że gdyby oni nie zbanowali Liming, to albo Golishet Zond by sięgnęło po nią, albo oni by ją zbanowali, ale w następnym banie. Też racja, to też jest kwestia tego, od czego lubimy zaczynać od rozgrywki, takiej, którą postać cenimy najwyżej, co by się pojawiło tutaj na first picku. Bo tak naprawdę jednocześnie mogła to być i Zagara, mogła to być i Liming, i Thrall, ale to najprawdopodobniej, no teraz aktualnie takim god tierem, tak, jest Rengar, który po tych zmianach mnóstwo rzeczy robi i naprawdę zadaje gigantyczne obrażenia. Znaczy gigantyczne obrażenia i leczy, i no to wszystko. Jeden z zawodników, chyba Fnatic, wrzucił na Twitterze, że doczekaliśmy się długo oczekiwanego tanka Bruzera, tanko Bruzero, Healero, DPS-o, supporta. No i właśnie mamy go, czyli w postaci Rengara. No się śmiejemy w tym momencie, ale... Więc tak naprawdę no. pierwsze fazy draftu zamykają się tak naprawdę jedynie w pewnych konwenansach związanych z preferencjami. Jeśli na przykład, bo też zauważmy, to musisz chyba pewnie ze mną zgodzić, że to też zależy, czy gra jest na przykład na pierwszej rundzie Go Fora, czy gramy na finale BlizzCona. Tak, tak, tak. To zupełnie się inaczej gra, niż jak gramy na ludzi, którzy pomyśleli sobie, a może zagramy w turnieju, niż na ekipę, która trenuje do tego, żeby takie turnieje wygrywać. Tak, bo w tym momencie na przykład grając na Quackniksa Snotików, tak, nie chcielibyśmy dawać mu Falstada, czy w ogóle nie do Snotików dawać Greymane'a, no bo to jest jakiś tam stopień zaawansowania tej postaci. Tak, i znajomość tej postaci z drużyny przeciwnej, więc na przykład można w tym momencie dostosowywać pewien pick czy ban pod drużynę przeciwną, ale też nie możemy tego stosować, powiedzmy, względem każdej drużyny, tak? No bo to są sprawy typowo indywidualne, a nie tylko i wyłącznie dotyczące ogólnie jakichś narzędzi, tak, podczas stosowanych podczas draftu. Zagadaliśmy się trochę, a tu właśnie Golishet Zond piknęło Rengara, a counterpickiem Euronix była Zagara. Wszyscy wiemy, którzy są zaznajomieni ze sceną Hotsa, że to jest wciąż bardzo mocna postać, bardzo dobry solo laner i jej ultimate Maw, który tak naprawdę jest, no chyba tego drugiego się nie pikuje za często. Nie, Nedusa się nie gra, dlatego, że nie ma z niego większego pożytku. Może bardzo dużo zmienić po prostu. Przynajmniej to nie jest to co counter pick, tak? No nie mówię, że counter pick, ale kiedy oni wzięli Rengara, mogli pomyśleć, że na pewno zagrają jednego MDPS-a,
żeby ta tarcza mogła być jeszcze na kogoś rzucona na pierwszej linii razem z Rhaegarem. Tak, to też jest racja, że w tym momencie Lightning Shield były proknięte gdzieś do przodu, właśnie wykorzystując tego mili bohatera. No i tutaj widzimy tego Greymana potem wziętego, który ewidentnie teraz z boostowaniem Lightning Shielda plus Ancestral Healingiem z Rhaegara daje mu wystarczająco zamykać jakby problem, który pojawił się ze strony Greymana, czyli jego brak wystarczającego survi, tak? Przeżywalności w tych teamfightach, co było największym problemem Greymana, teraz udaje się to ściągnąć poprzez właśnie powrócenie Rhaegara do mety. Więc Euronix odpowiedziało dwoma pikami też całkiem standardowo, nie ma tu jakiejś większej filozofii, Zagara i TC. No i Google Shield Zone do tego dorzuca Stitchesa, który powrócił do mety po zmianie w slamie w i Greymana. Może porozmawiamy dłużej po tym Stitchesie. Czemu go wcześniej nie grano? A teraz nagle, no nie mówię, że widzimy go w każdym meczu, ale pojawia się od ostatniego patcha coraz częściej w Competitive. Wiesz co, wszystko zamknęło się tak naprawdę wokół Stitchesa, dlatego że on cały czas był wartościową postacią. To nie było tak, że Stitches nie był wartościową postacią, bo on był tą postacią wartościową, tylko po prostu brakowało mu typowych liczb, tak, żeby do gry powrócić. Wcześniej z jednego prostego względu i tutaj byśmy musieli, nie wiem, kogo wziąć, albo Alexa zaprosić, żeby nam powiedział do ProG, albo od nas Ardrena, żeby o Stitchesie zdradził nam wszystkie tajniki, ale tak naprawdę tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii, a ma po prostu tego hooka, który potrafi kompletnie zmienić rozgrywkę i nie ma tu jakiegoś większego problemu z tym, żeby go, powiedzmy, wziąć teraz, kiedy dostał jeszcze buffa na slamie, tak? Czyli już pojawił się wcześniej ten reward, kiedy on się zrobił nieco bardziej tanki ze zmianami talentami i ogólnie z wpływem tego HPK. Teraz pojawił się ulepszony slam z większością obrażeń i w kompozycji, kiedy mamy Stitchesa jako drugiego tanka, nie jako main tanka, bo sam widzieliśmy nieraz, że nie starczyło dla Stitchesa życia, żeby po prostu samemu stawać w roli tanka przy typowym buildzie na nim. Żeby wytrzymać całą przeciwną drużynę. Tak, żeby utrzymać całą przeciwną drużynę na sobie. Więc w tym momencie Stitches, kiedy dostał ulepszonego slama, może grać w tym momencie jako ten drugi tank i wykorzystać to, co jest najlepsze w nim, czyli po prostu wykorzystać tylko hooka, tak? Bo też to był największy problem względem Stitchesa, żeby go zmieścić w mecie, gdzie grało się na dwóch tanków, gdzie on nie miał obrażeń i dla samego hooka nie był wystarczający. Tak, nie był wystarczający do tego. No i tu doszliśmy już do drugich banów. Mamy na razie Tyrande, ETC i Zagary po stronie Euronix i z Rhaegara, Greymana i Stitchesa po stronie Google Shed Zond. Tak, ban idzie w tym momencie, ban Jayne i ban Tassadara. No i tak naprawdę dlaczego tutaj może się pojawić zarówno Jayna, jak i Tassadara? Jayna z zasady teraz została bardzo, jeszcze dodatkowo dostała buffa na swoje umiejętności. Tak, w wczorajszym balance patchu KT się oberwało, a Jayna zbuffowali. Tak, Jayna została buffa, chociaż też niby się oberwało, tylko wedle filozofii Blizzarda teraz będą zmieniane postacie z nukiem. Ci bohaterzy, którzy mają ten nuk z umiejętności, będą ograniczany im auto-atak, żeby nie posiadali jakichś tych większych obrażeń, jeszcze dodatkowo overtime z typowego right-clicka. Natomiast Jayna Tassadar, tak, dlaczego tutaj pojawia się ban Tassadar ze strony drużyny Euronix, tak? Nie chcą... Tassadar to wiadomo ściana. Ściana w połączeniu z hookiem Stitchesa to jest instant śmierć dla każdego, który nie jest chyba Falstadem, który mógłby sobie wylecieć stamtąd. To przede wszystkim Wall, który, tak jak mówisz, właśnie, dużo by zmienił. Wcześniej mówiliśmy Shield na Greymana, który by jeszcze bardziej wspomógł mu tą przeżywalność, którą Rhaegar mu zapewniał. Tak, to też racja, że w tym momencie ten sam dużo by wnosił, tak, do samej rozgrywki z Plasma Shieldem, do tego z Wallem. No, Tassadar jest bardzo mocną postacią ostatnimi czasy, dzięki właśnie temu dodatkowemu CC, który posiada po łapnięciu Plasma Shielda, daje naprawdę fajną wytrzymałość. I dodatkowo dzięki właśnie takich obecności, takich bohaterów jak Stitches i Greymane, gdzie mamy w tym momencie
Syczysa, który też potrzebuje jakiegoś wsparcia. Mamy Greymane'a z Rhaegarem, no tutaj dodatkowo dorzucając Tassadara, może tutaj pojawić się jakaś możliwość na to, żeby zagrać tego Syczysa, nawet jako tego solo tanka, tak? No tak, dokładnie, zwłaszcza, że tarcze Tassadara są bardzo silne po prostu i po tym talencie na 7 poziomie chyba, czy na 13, dobrze nie pamiętam, że te tarcze zostają, 50% wartości tarczy zostaje dalej na sojusznikach. To tak, właśnie. No i w tym momencie z drugiej strony idzie Jaina. Dlaczego Jaina, ze względu na sam stricte DPS, bo dostała buff, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, KT się obrywało. Ale Jaina dlatego też, że patrząc na setup Euronics, który tam się pojawia, ETC plus Zagara, no to jest bardzo mocne połączenie, tak? No, samo Q, ETC, prawda, to jest już podstawa pod całe combo Jainy przyjęcie, które nie, no niewiele postaci może przeżyć, chyba dwa blizzardy pełne. Tak, dwa pełne blizzardy, do tego jeszcze Cone, to jest gigantyczna ilość obrażeń, tak? No i w tym momencie to na pewno chcemy się tego pozbyć. I też, co ciekawe, idzie w tym momencie pik. Idzie w tym momencie pik tyrany ze strony Euronixu, bo oni zaczynają tą fazę kolejną pikowania. Dlaczego tyrandę? Z tego względu, że potrzebują healera, dodatkowo zabierają tego ofensywnego supporta dla Gogu Shizong, gdzie byłby się mógł on połączyć ze Syczesem, tak? Więc dodatkowo, jeśli w tym momencie pojawiłby się tam by się pojawiła jeszcze Tyrande, no to dajemy tą możliwość ponownie, tak samo jak w przypadku Tassadara, że Syczes może być tym jedynym tankiem. Tak? Jest to coś, co trzeba rozważyć. I tego, tą Tyrandę zabieramy, to w dodatku pasuje do naszego setupu, który posiadamy. Wygląda on całkiem nieźle. Heal może być wystarczający. Wybieramy Tyrandę. Mamy follow za stunem jeszcze, Q, właśnie jak wcześniej mówiłem, Q ETC, stun Tyrande i kontrujemy niejako w HP pool Stitchesa, który, no znaczy pasywka Tyrande kontruje HP pool Stitchesa, który jest bardzo duży. Tak, to też jest istotne, bo w tym momencie nawet jeśli tutaj się pojawia dalej Joanna, tak, to też ten Hunter Smart będzie tutaj robił różnicę. To do tego dorzucany jest Falstad, bardzo mocny aktualnie, bardzo mocny DPS, w dodatku z Gustem, z dosyć dużą mobilnością na mapie, przy użyciu Flighta, więc tutaj pasuje. No już nieraz widzieliśmy akcję, kiedy jakiś Falstad wlatywał za linię wroga, odpalał Pogo, ETC i po prostu Gaspem wszystkich w to Pogo uładowywał i mamy już w sumie teamfight skończony. No, trafić Gustem w Pogo to... No, to wymagałoby chyba trochę, no szczęścia. No, widziałem już co najmniej 3 razy taką akcję, jak grali na Competitive i no, jeszcze sam tego nie próbowałem, bo myślę, że to wymaga niesamowitej po prostu kooperacji z drużyną, żeby każdy wiedział, co robić, zwłaszcza, że żeby ETC zaufał Falstadowi, żeby on wepchnął z tym, ale to wciąż jest, nawet jeśli by nie służyło do tego gasp, to i tak to jest świetny disengage do hooka Stitchesa w tym przypadku, albo jakby Joanna złapała kogoś tarczą. Tak, więc jest na pewno ten follow-up. Jeśli chodzi o kolejny pick, to mamy w tym momencie z drugiej strony KT i Joanna. Dlaczego KT? Pojawia się po tym nerfie dosyć sporym, który wskoczył na niego wczoraj. Przypomnę tym, co nie czytali, dostał nerfa na swoją barierę. Nie dajesz mu 200% ochrony, tyle ile mamy, tylko teraz 150. I tak samo, jak czekali wcześniej mówiłeś, ograniczyli mu autoataki. I to nawet poważnie mu to tam zmniejszyli. No 20 chyba obrażeń w samym początku. Dodatkowo jeszcze Fenix ma dłuższy cooldown o 20 sekund, to już nie mylę. I Gravity Labs. Gravity Labs przede wszystkim, jeszcze też krótsze trwanie o pół sekundy. Ale właśnie dlaczego? No bo w tym momencie trzeba pamiętać, że tak, co prawda, tracimy KT jako... KT w tym patchu stracił tak naprawdę nie tyle co możliwość zadawania obrażeń, bo pamiętajmy, że on jest cały czas DPS-em, to nie miał być tank, a stracił to swoją przeżywalność, tak, którą posiadał tak dużą, dzięki właśnie długiemu stanowi, dzięki tej barierze, no tam jeszcze potem się pojawia Bolt of the Storm, więc w ogóle jest... W sumie stało się dokładnie to, o czym gadaliśmy tydzień temu z Ardrenem. Żeby nie zmniejszać jego obrażeń, tylko właśnie, żeby ukrócić jakąś jego przeżywalność, bo po prostu problemy nie były jego obrażenia, tylko to, że ciężko go było zabić. Tak, to prawda. No i dlaczego też się teraz sobie pojawia KT, tak, w tym setupie? Dlatego, że on cały czas ma te obrażenia, cały czas ma możliwość inicjacji, plus w tym momencie gramy ze Styczysem.
już drużyny wpadły na to, że można używać Gravity Lapsa jako tego dodatkowego stana po hooku od styczysa, więc czemu by tego nie wykorzystać? Plus dodatkowo, jeśli gramy w tym momencie KT ze styczysem w setupie, to to jest tak, że KT stracił tą przeżywalność, tak? No i teraz spójrzmy na to, że ciężej jest inicjować, powiedzmy, wejść w drużynę przeciwną, dlatego że w tym momencie KT może mieć problem, ale jeśli to nie jest hook do inicjacji, 16 poziomu w ogóle, fishing hook, wzięty talent na 16 poziomie, to inicjacja przebiega bardzo, bardzo bezpiecznie ze strony Golden Zone i możesz sobie pozwolić na to, że pojawił się ten KT, tak? Do tego dorzucamy Johna jako drugi tank, ponieważ mamy tylko Regara, nie ma tego Tassadara, nie ma tej Randy, czyli ponownie spokojnie bierzemy sobie tutaj drugiego tanka, dwóch DPS-ów w postaci Greymana i KT i mamy pełną kompozycję, tak? Z drugiej strony, co ciekawym wyborem jest, to jest właśnie ten Leoryk. Tak właśnie, bo gadaliśmy wcześniej z Czekapikiem nad tym, znaczy ciekawiło nas po prostu, jaki jego Euronix wybrało ulta. I tak myślę, że tak najlepiej by było, jakbyśmy obgadali plusy i minusy i Entomba i March of the Black King. No to może zacznij czekać od Entomba, bo wcześniej ja, mówiłeś. Ja nie wiem, nie widziałem, nie wiem, co wybrał Euronix podczas tego meczu. Ja szczerze mówiąc tutaj wybrałbym, znaczy to za dużo zależy tak naprawdę od tego, bo można wybrać March of the Black King, tak jak albo Entomb, tak? No i Entomb daje przede wszystkim to, że mamy bardzo, bardzo duże CC w sytuacji może nie tyle co stan jako stan, ale pozycjonowanie drużyny, bo w tym momencie wyobraźmy sobie, wrzucamy Entomba na jeden target, idzie gaz, żeby odepchnąć całą resztę i mamy fraga, to jest pewny frag, do tego jeszcze Lunar Flare rzucony w środek, Hunter's Marki, to jest minus jeden na pewno w tym teamfightzie. To jest kompletnie odizolowana postać od członków, od reszty drużyny, no nie wiem, kto by mógł to przeżyć po prostu. Tak, natomiast jeśli liczymy w drugą stronę z March of the Black King, no to podkręcamy na pewno w tym momencie wytrzymałość dla Leoryka, bo on się leczy, tak, dostaje Unstoppable, jest tak, w stanie tak. To przetrwać. 7% za każdego trafionego czempiona, to jest dużo, maksymalnego jego życia. Tak, to jest dosyć spora różnica, plus do tego spójrz na to też, Pelikan, że mamy ATC i Zagarę, czyli możemy tu wymyślić jakieś wizji jeszcze dodatkowego combo, tak? Właśnie, zobaczmy, nawet ETC gra Pogo, od Zagary pójdzie Maw, to już nawet jeśli złapie 2-3 osoby, to tutaj jaki jest w 3 osoby ult, w którym zauważmy, że bardzo ciężko go trafić, albo, znaczy inaczej, łatwo go trafić, ale też łatwo go uniknąć, o. Tak, więc właśnie to jest pewien setup pod to wszystko, szczególnie, że po tym takim, albo Pogo, czy nawet po samym Devouring Maw idzie jeszcze Lunar Flare, najpierw gdzieś tam Tyrande jest obok, dobrze stajmingowany, to jest instant stun, więc trzeba też to brać pod uwagę, chociaż no, ja myślę, że osobiście mimo wszystko jako bezpieczniejszą, szczególnie, że spójrzmy na drugą stronę, mamy tam 4 postaci melee. Tak. Więc są 4 postaci melee, no i w tym momencie Entomb pozwala bardzo dużo osiągnąć, kiedy te postacie inicjują do przodu, jeżeli ten Entomb daje to dodatkową przeszkodę, idzie gast, jest możliwość zabicia tego jednego celu, który jest w tym momencie na tanku. Zwłaszcza, że to postacie, które nie mają jak wyskoczyć po prostu z tego Entomba, one, no jak kogoś złapią, to on tam będzie po prostu siedział, to tylko KT chyba, ale to dopiero na 20 mógłby wyjść z tego. Tak, no dopiero Bolt of the Stone by tutaj coś zmienił, tak? Tak czuję, że trochę faworyzujemy Euronix w tym matchupie, ale właśnie, już omówiliśmy wszystkie piki. Jak myślisz, która drużyna ma większe szanse? Patrząc na ten draft tylko. Powiedzieliśmy na początku, że już draft, że grę już można wygrać w drafcie. Znaczy, mi ciężko jest powiedzieć, no bo ja wiem, kto wygrał ten mecz. bo to jest mecz z dzisiaj, on się już odbył. Znaczy, patrząc na pierwsze 4 piki, które tutaj się pojawiły ze strony Euronixów, no to faworyzowałbym ich, tak? No jednak później ta obecność tego Leoryka, nie wiem, czy w pełni... To się im opłaciło, szczerze mówiąc. No bo tak naprawdę Memphastada tu Zagara, te 4 pierwsze piki wyglądają naprawdę fajnie. Tylko nie wiem, czy nie warto by było dobrać coś innego zamiast tego Leoryka. Zamiast Leoryka myślisz o jakimś jeszcze jednym tanku, czy może specjalista jakiś? Co ty byś wybrał tutaj? Zamiast tego Leoryka? Tak. Zamiast tego Leoryka. Ja bym tutaj wybrał Diablo.
No, Diablo. Spójrzmy na to tak, Diablo w połączeniu z ZTC i Tyrande. Bardzo dobre chain combo mamy, chain stuna raczej. No i znowu kogoś możemy zawsze wrzucić za naszą linię, gdzie Zagara i Falstad mogą go dokończyć. Tak, po prostu jest to dodatkowy follow-up, jeśli chodzi No i o Tyrandę. nawet Apokalipsa, bo myślę, że jak już gramy Diablo, to pod Apokalipsę moglibyśmy wziąć. Dalej nam się kombi z Pogo, z Mawem Zagary. Tak. No. Ja bym No. tu osobiście wybrał Diablo. To myślę, że byłby lepszy wybór niż Leoryk. Znaczy, dobre pytanie od Petera. Czy uważam, że w tym setupie jest lepsze niż Greymane, Stitches i Rengar? Tak, to prawda, tylko że w tym momencie, jeśli potem pojawia się KT i z drugiej strony mamy Falstada, to ten Falstad według mnie wnosi dużo. Chodzi tu bardziej o tego Falstada, bo tak, sam gdybym zobaczył tutaj ETC, Tyrande, Zagara, Nast, Stitchesa, Greymane'a i Rengara, patrząc na to, jakim gatilem w tym momencie jest Rengar, to tak, uważam, że lepiej wygląda go Wyszyd Zone, ale pod względem DPS-u, pod względem przeżywalności, jak i trudności pewnej w złapaniu dobrego celu przez Styczysa, ponieważ mam tutaj i Falstada, ETC, no to myślę, że Falstad by tutaj wyszedł lepiej na Euronixów. Więc tutaj te pierwsze cztery piki, że potem zamiast Leoryka ja bym sobie rzucił Diablo i myślę, że można by było się tutaj pokusić o coś, chociaż Joanna, no według mnie tutaj Diablo byłby lepszym pikiem. No na pewno myślę, żeby się lepiej zgrywał ze swoim przerzutem niż Leoryk właśnie z Entombem tutaj. Ale to Diablo byłby lepszym pikiem, ale myślę, że Leoryk też nie był taki zły. No. Nie, Leoryk też byłby tutaj Tak, wartościowy. tak. Jeszcze, wiesz, tutaj nie mówimy, że coś było złym pikiem, tak? Tu może znajdziemy jakąś alternatywę na to, co by tu fajnie jeszcze wyglądało. Leoryk myślę, że z Entombem też mógł dużo osiągnąć, tak? Też to też zależy od tego, z jakiej strony podchodzimy do tego draftu, tak? Bo na pewno pierwsza rzecz, tak? No to jest Rengar, Greymane, Stitches, super mocne piki, tak? Tak. Z drugiej strony mamy tego Leoryka, który wnosi całkiem fajną ilość CC na te postacie melee, tak? Więc Leoryk tu też mógłby fajnie wyjść na Joannę z Reinhopem, na Stitchesa. Czemu by nie? Czemu by nie? Ja jestem zawsze za tym, żeby się pojawiały tutaj postacie, które gdzieś w mecie uciekły nam przez jakiś czas, bo to jest dodatkowe urozmaicenie. No ale jak wiemy, Euronix przegrało niestety i cóż, taki spoiler. No ale w tym momencie, dobra, zmieniamy scenę. Omówiliśmy draft mniej więcej. I teraz jedną dodatkową rzecz powiemy, bo tak naprawdę nie chcemy wam dawać tutaj, nie wiem, dawać wam jakichś konkretnych kompozycji, wokół których trzeba grać, bo to jest bez sensu. Że to jest super, że to się fajnie kombi z tym, bo w sumie wy to wiecie na pewno. To łatwo coś takiego zauważyć, że na przykład Tyrande dobrze działa z Diablo albo Jayna z ETC. Tak, no takie podstawowe kompozycje, tak, że niby można zobaczyć, co się kombi, tylko że draft to jest coś więcej niż tylko kombienie się, tak? To jest coś więcej niż tylko kombienie się, bo też pewne postacie mają pewną specyfikę, na którą lubimy grać, nie lubimy grać. Niektóre postacie są po prostu straszne, mocne i na przykład, nie wiem, sam Rengar nie tworzy rewelacyjnych kompozycji pod względem nuka i mordowania wszystkich, tak? Ale za to daje gigantyczną ilość DPS-u pod względem shielda, przeżywalności i tak dalej. Więc to jest. Więc to jest bardzo, bardzo istotne patrząc. I też w momencie, kiedy zaczynacie draftować, tak, musicie przede wszystkim myśleć, na jakiej gracie mapie, czym chcecie zagrać, co jest waszym core'em w drużynie w tym momencie, czy będziecie zadawać obrażenia do drużyny przeciwnej, jak chcecie powstrzymać obrażenia drużyny przeciwnej. Też musicie dużo, takie proste rzeczy tak naprawdę w drafcie, ale zauważyłem, grając też jakiś czas, że ludzie tego nie robią, kiedy draftują. Nie zadają takich podstawowych pytań, bo tak naprawdę potrzebna jest do tego dosyć spora burza mózgów, bo czasem na przykład osoba, która draftuje, może nie zauważyć pewnych rozwiązań, tak? Tutaj właśnie Tassel się zapytał na czacie, co waszym zdaniem jest najtrudniejszego w Hodsie? Najnudniejszego w hocie? Nie mam zielonego No. pojęcia. Może Szczerze pomyślmy, co mówiąc. mamy. Nie mamy ciągle tej samej mapy.
Nudna jest mała ilość opsów. Tak, mała kostowie. ilość opsów. No ale mam nadzieję, że Blizzard szybko nadgoni ilość bohaterów, jacy dołączą tutaj, bo no, może monotonność w grze, że ciągle mamy takie same piki, nieważne gdzie zagramy. Znaczy, wiadomo, ludzie grają tym, co jest najlepsze, ale jednak chciałbym widzieć więcej jakichś niestandardowych pików. Chciałbym zagrać albo sam grać. Sam gram czasami Rexarem na przykład, który jest kompletnie out of meta, ale jak dla mnie jest fun to play, to jest postać, którą jak ktoś nad nią usiądzie i rzeczywiście wymasteruje, to albo będzie broken, będzie tak broken, że ją znerfią, albo będzie potrzebować jeszcze buffa. Tak, no więc to tak zachodzą do tematu draftu. No, myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna, tak? Kwestia bardzo indywidualna. Jednak to, co jest istotne też podczas grania, robienia tego draftu, to jest zrozumienie konkretnie specyfiki postaci, na którą gracie, tak? Bo w tym momencie możecie sami znaleźć rozwiązanie na to, jak taką postać skontrować, w jaki sposób, tak? Na przykład, czy jak tworzyć kompozycję? Na przykład wiemy, że Illidan ma małą ilość HP, no to dajmy po prostu Burst Heal, który daje na przykład Regen. Albo przecież na drużyna wzięła Hard Engage Composition, to weźmy jakiegoś bohatera, który ma bardzo dobry Disengage, żebyśmy mogli wyjść z jakiejś niefortunnej sytuacji. Tutaj oczywiście Falstada mam na myśli, który ze tak. swoim gapsem może zrobić nie jeden z gastem, teamfight. Tak, z gastem dużo, dużo może osiągnąć. Nie wiem, tak samo może to działać wokół, na przykład, nie wiem, weźmy Divine Palma, jeśli nie chcemy, żeby ktoś nam szybko znikował cel, tak, czy no, parę takich naprawdę podstawowych pytań, które trzeba zadawać podczas draftu, bo sami w tym momencie możemy znaleźć odpowiedź na nawet najtrudniejszy wybór, ale też trzeba pamiętać o tym, że podczas już samych draftów często wchodzi taki aspekt, który jest przez wiele osób niedoceniany, czyli po prostu mind games, tak? Bo często możemy naprowadzić poprzez jakieś konkretne bany, czy sugerując to, co chcemy sobie podjąć właśnie w piku, sugerując to, możemy zasugerować, co chcemy wziąć, tak naprawdę zagrać wokół tego, bo będziemy wiedzieli, że coś takiego może się powiedzieć z drużyny przeciwnej. Albo przeciwnicy na przykład o pewnie wezmą tą postać, bo wzięli Utera, czyli albo wezmą bardzo dobrego Ranged Assassina, ale ja bym myślał, że właśnie wezmą albo jakiegoś Trala, Greymane'a, jakiegoś MDPS-a, żeby zwiększyć mu przeżywalność w teamfight'cie właśnie w tej pierwszej linii razem z tankami. To może teraz o driftach pogadajcie. Nie, o driftach nie gadamy niestety. Może kiedy indziej zrobimy stream prosto z samochodu Czekapika. Tak, stream prosto z samochodu Czekapika. Będziemy driftów uczyć. Tak, też podczas samego draftu często się zdarza, że nie skupiamy się kompletnie na tym, co bierze przeciwnik, a skupiamy się wokół własnej kompozycji, tak? To też nie jest dobre, bo po to jest draft przeprowadzany, żeby móc kontrolować kompozycję drużyny przeciwnej. Tak właśnie, bo musimy też grać dla wygranej, ale musimy grać naokoło tego, co przeciwnik może wziąć. No nie możemy po prostu rushować najlepszych postaci, bo załóżmy, że przeciwna drużyna nas kontruje jakimiś pikami i to nam po prostu nie wyjdzie. Na przykład my pomyślimy sobie, o, Kael'thas teraz dobry, jest wszędzie brany, Rengar też dobry, o, wszystko mamy, ale może nam to nie wyjść, bo na przykład albo pozycjonowanie będzie źle, albo po prostu enemy team będzie grał lepiej, albo na przykład weźmie Wikingów i będzie grał naokoło teamfightów. Po prostu nie będzie walczył. Na Sky Temple na przykład nie. Sky Temple to zwykły przykład, przepraszam, Black Hat Bay. Tam no, nie trzeba teamfightów, żeby wygrać grę. No, znaczy, wiesz, tutaj nie wiem, czy się zgodzę, szczerze mówiąc, bo tak naprawdę jeśli drużyna przeciwnej jest ogarnięta, to ona na pewno będzie chciała grać wokół tego Black Harta, tak? Na pewno gdzieś tam będzie przerywać te wpłaty, bo każda drużyna liczy tak naprawdę, ile dublonów ma drużyna przeciwna, no i nie da się wygrać gry bez tego. Bez no, teamfighta. Ale... Czysto teoretycznie. No czysto teoretycznie. Czysto teoretycznie. To na tej mapie nie trzeba teamfightować się za dużo. Dobra. To cofam to, co powiedziałem, żeby nie było, że bzdury gadam, bo może Czuka ma rację, ma więcej doświadczenia, ale ja uważam, jest... że... No dobra, no czekaj, no to rozważmy to. Poddajmy to dyskusji. Analizie. Jak można wygrać na Black Hearts Bay bez teamfightów? Przecież każdy będzie chciał starać się przerywać.
No to weźmy coś, co ma disengage jakiś, tak? No i co, będziesz się ganiać wokół tego? No nie. No No nie, ale no. czasami nigdy się nie trafiła taka kompozycja na quick matchu, że po prostu walczyć nie mogłeś? No jeśli jestem Nie wiem, trzy poziomy w ile, plecy, no to tak. walczyć nie mogę i talentu nie mam, tak? No ale nie, no, stricte nie da się tak zrobić, żeby, szczególnie kiedy cały hot opiera się na teamfightach. To jest jeden wielki teamfight przez 25 minut gry, tak? Więc jak... Od początku gry. No mniej więcej tak to wygląda, tak, że to była zaleta wielu osób, to była zaleta gry, której wiele osób przyszło do Hotsa, dlatego że właśnie przez całe te 25 minut rozgrywki możemy cały czas się potyczkować, walczyć z przeciwnikami i może nie robić 5v5, ale cały czas chcemy starać się zgarniać te fragi, tak? Nie farmimy, tylko cały czas walczymy. Natomiast przejdziemy teraz do kolejnego draftu, który mam jeszcze przygotowany na dzisiaj. Czeka pik, jaki ty masz samochód? Lekson się pyta. Ja nie wiem, po co wiedzę, jaki mam samochód. To chyba do tych driftów nawiązanie. No chyba. Pierwsze teamfighty zaczynają się w lobby. To jest tak, to jest właśnie, lubię to. Lubię to. No i w tym momencie, zaraz, zmienimy scenę. Proszę bardzo. Dobra, kadabra. Abrakadabra, drugi draft dzisiaj z Otaka. Monkey's of the Storm kontra Go Shit Zone, czyli Go Shit Zone ponownie. Więc oni ponownie będą analizowani. I podobnie na tej samej mapie. Tak, i ponownie Dragonshire. Chociaż nie wiem, czy to jest Dragonshire, czy to może być błąd w wyborze mapy podczas draftu. Aha. Czasem się tak zdarzało. Mam nadzieję, że nie, że to sobie było Dragonshire, bo czemu by nie. No i first pick po stronie Monkeys of the Storm. Teraz od razu zwróćmy uwagę na to, co się dzieje ze strony Goggle Shit Zone. Zbanowana Zagara przez Monkeys of the Storm, ban Styczysa, Liming jako ten super ultra mocny DPS, wzięta przez Monkeys of the Storm, odpowiedź bardzo prosta, Goggle Shit Zone, Rengar, do tego dorzucony Thrall. I dlaczego się nie pojawił ban Thrall, nie pojawił się ban Rengar? Dlatego, że oni wiedzieli, że z poli trzech postaci, które w tym momencie są strasznie mocne, tak? Liming, Thrall, Rengar. Monkeys of the Storm będą mogli wziąć tylko jedną postać. Goggle Shit Zone wezmą dwie. A czy uważasz, że Rengar w jakiś sposób kontroluje Liming? No bo ona ma bursta, on też ma burst heala, prawda? Ale czy to... Znaczy, chodzi mi o to, czy to jest... Matematycznie wychodzi, że on jest od niej lepszy? Czy to wszystko chodzi raczej czas reakcji na jej akcję? Nie, według mnie nie powiedziałbym, że Rengar kontruje Liming w jakiś sposób. Owszem, ten heal byłby istotny, tylko że nuke, który jest gwarantowany przez Liming, który tak naprawdę jest połkiem w tym wszystkim, to jest właśnie to, że to jest połk, który... Tak, pamiętajmy o cooldownach, jakie ma okropnie niskie, a i tak ma pasywkę, która resetuje wszystkie. Tak, mniej więcej. Więc tak naprawdę ciężko by było rzucić dobrego Ancestral Healinga z wykonaniu Rengara, żeby Liming powstrzymać, tak? Myślę, że tu już lepszą kontrolą na nią by był Rengar z Thunderingiem, tak? Który by tu wniósł o wiele więcej, stanując, potem wybiegając na nią z rootem. I owszem, istnieje ryzyko, że się nie trafi tego Thunderinga przez teleporta, przez blinka tej. No, tak. Liming, ale taki tak, to jest pan tak duży zasięg, że się na pewno rzuci tego ruta i się go trafi. W tym momencie to jest już duża różnica. Więc prędzej by tutaj ustawiał na Thralla, na to, że po prostu taką postać, która gdzieś pokuje z daleka, ma ten range DPS bardzo duży, wybierać właśnie Rengara w tą stronę. No dobra. No tutaj właśnie Goggle Shit Zone zaczęło w sumie z grubej rury, możemy powiedzieć, bo i Thrall, i Rengar to bardzo wartościowe piki. Z drugiej strony mamy Liming i Monkey of the Storm followuje to Tassadarem i Jayną. Czy ten Tassadar jest tu tylko po to, żeby utrzymywać z daleka Thralla? Czy bardziej, żeby zamykać target i go wykańczać? Nie, na razie tutaj Tassadar jest wzięty stricte z zasady do tego, żeby dać tego plasma shielda, tak, i dodatkowo zabezpieczyć dwójkę DPS-ów force wallem, tak? Zamknąć któryś z targetów, który by tutaj inicjował, pamiętam, że tam jest z drugiej strony Thrall. Force Wall jest używany mniej więcej do tego, że jeśli mamy tego Bruzera, tak? Czyli takim Bruzerem jest właśnie w tym momencie Thrall, Bruzerem będzie też Sonia, dlatego żeby go po prostu oddzielić od reszty drużyny. I co prawda jest w tym momencie Rengar, który jeszcze może tego Chester Kinga rzucić, ale widzieliśmy nieraz, że w tym momencie, kiedy Thrall inicjuje do przodu, pojawia się problem, bo jest rzucony po prostu Force Wall, tak? Jest oddzielony od reszty drużyny. No, więc to jest to jest dosyć istotne, tak? No i Plasma Shield też podkręca wytrzymałość po prostu swoich teammateów.
Gorszy Zone, potem rozpoczynamy bany Falstad i ETC jako kolejne dwa bany. Falstad ze strony Monkeys of the Storm, no wiadomo, że mają już dwa DPS-y po swojej stronie zawodnicy Monkeys of the Storm, więc no, nie ma jeszcze DPS-u ze strony Gorszy Zone, tak? No, co prawda jest Rager, ale to też nie jest taki stricte DPS, tak? No i ban ze strony Gorszy Zone na ETC. Ja w sumie to tak na to patrzę, to nie wiem, czemu go zbanowali, żeby nie kombił się tak dobrze z Jayną w tym momencie, czy żeby zablokować im dostęp do jednego stanka, jako że sami spikowali Diablo. A Stitcher już zbanowany, czyli zbanowali w sumie... Pamiętaj też o tym, że Diablo jeszcze nie był piknięty w tej fazie, tak? A. EDC tutaj jest z tego względu też mniej więcej zbanowany, ponieważ no, jest to po prostu bardzo mocny pik, a któryś z tych tanków... musi zostać odrzucony, tak? No bo mają tutaj, spójrz, że mają tak, mają już dwa DPS-y i mają supporta, tak? Mają tego healera, w cudzysłowie healera, tak? Bo też Tassadarem, Navi na przykład grało Tassadarem jako jedynym supportem. Ale zdarzało się, że grali go na solo supporta. No tak, właśnie o to chodzi. Więc w tym momencie, jeśli Tassadar jest tutaj też wzięty, więc nie ma tutaj w sensie jakiegoś problemu z tym, żeby banować cokolwiek innego, tak? No bo chcemy włączyć tanka, na którego czujemy się źle, tak? No i w tym momencie Power Slide przy postaciach takich jak Tral, kiedy jest to postać melee, do tego Moshpit bardzo mocny, jest to po prostu bardzo mocny tank zablokowany w tym momencie w fazie banów, tak? No i z drugiej strony ten fazat, gdzie nie skończyłem mówić, tak, czyli mamy wziętych już dwóch DPS-ów po swojej stronie, my już nie potrzebujemy DPS-ów, no to wyłączamy mocne DPS-y ze strony Gorszy Zone. No i tutaj ten fazat też jest bardzo mocny, szczególnie, że jest ten Ghast. Kolejny bardzo mocny pick po prostu wyłączony z gry. I potem wybrali tego Diablo, który jest w sumie bardzo dobry, zwłaszcza z tym z Apokalipsą, z tym przerzuceniem. Może odizolować jakiś target, może po prostu wparować w drużynę przeciwną, wyrzucić kogoś poza ich ręcz pomocy i Tral tutaj dokończy roboty już dalej z Rengarem. Zwłaszcza, że następny ich pick to Greyman, to tym bardziej było to jak najbardziej na miejscu. A Diablo jako solo tank się nadaje? Na solo tanka? On tutaj pamiętaj, że tak, Diablo jest mocnym tankiem, tak, tylko pamiętaj o tym, że on tutaj jest grany razem z Tralem, który jest bruzerem, tak samo jakbyś stworzył kompozycję wokół ETC czy Muradina plus Sony, tak? Też tą stronę można pójść to się gdzieś dzieli, tak? Ten Effective HP plus to Diablo bardzo ładnie się łączy z Tralem po Sundering Apokalipsa. Więc dwójka tych DPS-ów będzie miała duży problem w tej rozgrywce, jeśli dobry Sundering zostanie rzucony i dobrze to wszystko stymingowane razem z Apokalipsą. Plus mamy follow-up podczas inicjacji Diablo, czyli możemy po prostu wyłączyć target rzucając Ruta, Feral Spirit od Trala i mamy focus. No i kolejna rzecz to Greymane do tego dorzucony, tak? Czyli też kolejna bardzo duża ilość DPS-ów też z range'a i ewentualnie na melee range'u dobijamy cel. Ten, który jest łapany właśnie przez Diablo i Trala. Więc działa to na tej zasadzie. No i tak, Monkey of the Storm wziął Muradina. Czy Muradin jest... No w sumie top 3 tanków według ciebie, to co teraz? Top 3 tanków w tym momencie. Tanków. Tak. ETC, Muradin. Diablo? Nie wiem, czy dałbym Diablo tak do top 3. A Stitches też nie wiem, czy rozważamy w tym momencie Stitchesa jako tanka, bo teraz mówimy o tankach, które mogą być solo tankami na przykład, tak? Bo właśnie nie jestem pewien, czy Muradin by mógł powstrzymać całą drużynę Gorszy Zone, ich piki, po prostu, czy Muradin tak, z awatarem... wystarczy na obronę swoich asasynów tak naprawdę. Tak, no bo teraz spójrz na to, że mamy Tassadara, który rzuca dobrą ilość shieldów, do tego może jeszcze również rzucić shield na Muradina, ma Force Walla, więc Tassadar też się będzie zajmować tym. Muradin będzie w stanie całkiem sporo tankować, tylko mamy jeszcze Tyrande dorzucone jako kolejny pick, to też jest bardzo istotne, że tu nie ma tylko Tassadara. Sam Tassadar z Muradinem, no myślę, że mógł być problem. Myślę, że mógłbyś powinien być drugi tank dorzucony w tym momencie, jeśli to miałbyś tylko Tassadar. Jeśli dorzucone jest Tyrande, czyli mam do tego jeszcze Shadowstalka, no to na spokojnie Muradin tutaj jest w stanie podciągnąć z HP. Tutaj w sumie jak widzimy już ten draft, to nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale Gorszy Zone ma po prostu bardzo agresywną kompozycję na wejście i zabicie kogoś. To nie mają jakiegoś takiego
połkowania, znaczy oczywiście mają połkowania, ale chodzi mi o to, że to jest bardzo agresywna w przeciwieństwie do Monkey of the Storm. Co prawda oni mają Liminki Jane, ale ja tak, no po prostu tak mi się wydaje, nie wiem jak tobie, Czokapik, że tamto jest bardziej forma agresywniejsza po prostu. A forma, jeszcze raz, kogo? Monkey, no pików czy... ich. Goggle Shit Zone, tak. No tak, no masz już zasadę tylko Diablo, tak? Diablo jest ogólnie agresywnym pikiem, bo właśnie chcesz wykorzystać jego zestaw umiejętności już w początkowej fazie rozgrywki, tak? I do tego takie cele jak Jaina czy... Liming, no są idealne, tak? Żeby właśnie złapać po inicjacji Diablo. Do tego jeszcze jest zwrócony na samym końcu KT, czy jest tam Gravity Labs, jest dodatkowy DPS. Pamiętajmy, że target, który, że kompozycja ogólnie, która tutaj jest zrobiona przez Monkeys of the Storm, jest z zasady nieco squishy. Jeśli pójdzie tutaj dobry sandering do tego apokalipsa, to supporty mogą się nie wyrobić z tym, żeby utrzymać przy życiu dwóch DPS-ów, tak? To też trzeba o tym pamiętać. Heal Tyrande nie jest jakiś nie wiadomo jak super, prawda? A nie zawsze będziemy mogli rzucić tarczę na kogoś, ale to już jest takie od dużej ilości zmiennych to zależy. No i tutaj na przykład, szczerze mówiąc, ja obstawiam tutaj Goggle Shit Zone jako ten draft lepszy, tak? Bo jest ten Regal, jest Thrall, jest Greymane, do tego jest dorzucone Diablo, KT, który ma nadal te same obrażenia. I owszem, kompozycja Monkeys of the Storm brzmi rozsądnie, ale no, aktualnie Goggle Shit Zone ma po prostu mocniejsze postaci, które się razem jeszcze ładnie łączą. Jak ktoś się pytał, czy będzie jakiś mecz na czacie, dzisiaj, czy coś grać? Nie, dzisiaj, ponieważ w związku z tym, że forma zawieruchy pozostanie tak jak tutaj mówimy, czyli będzie to po prostu forma podcastu dla ludzi ze sceny, żebyśmy rozmawiali o różnych kwestiach. Będziemy również zapraszać ludków do tego, żeby z nami rozmawiali. Dzisiaj niestety jest Zotak, więc nie udało nam się Nikogo zaprosić, bo jest Zotak przez to, że właśnie jest to niestety, ale następnym razem może się nam uda i będziemy starali się zaprosić raz w miesiąc kogoś na wywiad, żeby wam trochę ludków poprzedstawiać. Więc mniej więcej dwa drafty przeanalizowaliśmy. Też to nie jest tak, że analizując te drafty, chcieliśmy wam pokazać, że powiedzmy to było źle, to było dobrze, to tak robić i tak dalej, i tak dalej. Tylko chcielibyśmy, żebyśmy przez to, jaką dyskusję przeprowadziliśmy tymi draftami, żebyście wy również zaczęli zadawać takie pytanie i zaczęli się zastanawiać nad tym, jak draft powinien zostać przeprowadzany, na co zwracać uwagę, bo spójrzcie, ile rzeczy przeanalizowaliśmy, jak każdą postać opisaliśmy poprzez analizując wybory, co mogło być na to dobre, co mogliśmy tu wziąć, czym mogliśmy to uzupełnić i tak dalej, i tak dalej. Że na przykład czemu akurat wybrali to, a czemu zbanowali to, to też jest ważne. Tak, właśnie, że też dopiero dla mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, ta cała zabawa wokół draftu rozpoczyna się tak naprawdę nie wiem, czy powinienem ze mną zgodzić, zaczyna się w drugiej fazie pików i w drugiej fazie panów tak naprawdę, bo tam się już zaczyna zabawa z tym, co drużyna przycina ma, co tak. Chce drużyna przycina wziąć, co zablokować, co może zbudować tak. Z tego, dokładnie. To już na początku tak, muszę nie poetycko powiedzieć, ale wylewamy fundamenty pod nasze team composition, że na czym je budujemy. Bartek Mickiewicz-Trenzak, dzień dobry, witam Państwa w naszym wieczorku poetyckim na Twitchu. Dobra, pogadam z Błękitnym Peter, może pogadam z Błękitnym, my też rozmawiałem z Mopsiem. Chciałem Terlora wziąć, ale wszyscy poszli, kulde gry Zotaka, Mopsiu po wczorajszych nie wiem, czy miał ochotę, więc nie zadawałem mu już pytań, więcej przynajmniej na razie, żeby sobie odpoczął. No będziemy się starali, żeby ktoś jeszcze tu z nami był i opowiedział trochę o samej scenie, tak jak Ardren to mówił, czy na przykład o tym no, jak się gra tam. Tak, na pewno będzie. W wyższym świecie. Tak, na pewno formą naszego programu jest to, żeby rozpoczynać dyskusję, żeby w ogóle takie coś jak teraz rozmawiamy i analizujemy pewne rzeczy, były i się pojawiały, bo tego aktualnie nie ma, żeby też Peter na przykład, tak jak teraz jest na czacie, żeby tutaj coś sugerował, rozmawiał i tak dalej, bo takie rzeczy są dla nas też potrzebne i taką dyskusję chcemy widzieć na czacie, tak jak teraz cały czas dyskusja o Liming, co nas bardzo, bardzo cieszy. Więc na dzisiaj to tyle, widzimy się za tydzień, w czwartek, również w czwartek o godzinie 20, o tej samej godzinie. Tak, tak jak zawsze. Mam nadzieję, że trochę wam pokazaliśmy, jak ten draft wygląda i jak powinno się go mniej więcej analizować, jakich wyborów dokonywać. Może nie powiedzieliśmy, co wam jest teraz mocne i tak dalej, chociaż też to sugerowaliśmy po tych zmianach, ale chodzi też bardziej o to, żebyście sami potrafili wyciągać wnioski z tych draftów, co jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Więc
Więc cieszymy się, że wpadliście. Mam nadzieję, że usłyszymy feedback od Was na YouTubie, tak samo po tym evencie. Jesteśmy otwarci na jakiekolwiek sugestie, feedback, konstruktywną krytykę. Tylko konstruktywną krytykę, a nie jak chcecie nas hate. Wyzwać, to wyzwijcie mnie, biorę wszystko na klatę. Pelikan, młody chłopak, jeszcze nie jest gotów na usuwanie w sportach, więc i w świecie Twitcha, więc możecie na mnie krzyczeć. Z chęcią, bo teraz cały feedback odbierzemy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Będziemy starali się, żeby następne dyskusje były coraz lepsze i na wyższym poziomie, coraz więcej Wam wyjaśniamy, więc dzięki wielkie. Ze mną był Bartek Pelik-Ślęzak. Dzięki wielkie. Na razie, chłopaki. Ja jestem Czokapik.